Dzisiaj czwarta niedziela Wielkiej Nocy, niedziela Dobrego Pasterza. Przepiękne czytania, w których mnóstwo treści, ale w sumie bardzo prosty przekaz. Zanim odniosę się do czytań, pozwólcie, że zrobię małą dygresję. Otóż równolegle do takiego mainstreamu religijnego w Izraelu rozwijała się no, taka cała sfera wierzeń takich popularnych, ludowych. Te wyobraźnie ludu rozpalały dwa imiona, Lewiatan i Bechemot. Były to dwa monumentalne potwory. Potwory, z których pierwszy Lewiatan żył w morzu, natomiast Behemoth żył na lądzie. Te dwa potwory uosabiały chaos, wszystko co, to, co Bogu przeciwne, a z czasem zaczęły być symbolami po prostu sił wrogich Bogu, do tego stopnia, że był to, była to wizja diabła, szatana itd. I równolegle w tych wierzeniach ludowych rozwijała się taka oto nić, taki wątek, że na końcu czasów, kiedy Bóg już upora się z tym oddzieleniem złych od dobrych, kiedy tych złych wytraci i zostaną sami tylko ci dobrzy, sprawiedliwi, którzy byli z Nim w relacji, wówczas urządzi dla nich pewnego rodzaju igrzyska. Będą oglądać, jak behemot i lewiatan walczą ze sobą i zagryzają się na śmierć. A następnie z ich mięsa przygotuje wytrawną ucztę dla całej rzeszy tych właśnie sprawiedliwych. Wszyscy zasiądą przy stołach i będą wieczerzać, ucztować i bawić się. Ale żeby nie raziło ich słońce, trzeba rozpiąć nad nimi namiot, z czego mm, ze skóry lewiatana, która miała być podobno cudowna, pokryta łuską, tęczowa, cudowna, przepiękna. Właśnie z tej skóry Bóg miałby zrobić dla biesiadników. Taki namiot, taki baldachim. Wszystko to, oczywiście, nie ma co się przyzwyczajać do szczegółów. To wszystko jest opis pewnej Bożej dobroci, opaczności Bożej i tak ma zostać. Zamknięte wszystko w pewnym motywie. Te motywy, popularne w kulturze ludowej, one znajdowały też swoje odzwierciedlenie w literaturze biblijnej. Były pewnego rodzaju motywami, do których autorzy biblijni się odwoływali, kiedy chcieli namalować. No, na przykład obraz Bożej Opatrzności. Mamy tego przykład w dzisiejszym drugim czytaniu. Czytanie pochodzi z apokalipsy świętego Jana. Apokalipsa była pisana dla chrześcijan, którzy doświadczali już pierwszych prześladowań z powodu wyznawanej wiary. I miała im przynieść pokrzepienie. Jednocześnie była to księga zakodowana, jakby odwołująca się do całej symboliki drogiej chrześcijanom i Żydom, ale zupełnie obcej poganom. Tak, by ten przekaz był poniekąd hermetyczny. Poganin, kiedy zajrzał do apokalipsy, prawdopodobnie po kilku wierszach już od razu to wyrzucał. Natomiast chrześcijanie, na podstawie tak zbudowanej narracji, która obfitowała w różnego rodzaju wizje, aluzje, motywy, oni budowali sobie swoje poczucie bezpieczeństwa. I zobaczcie, że w dzisiejszym czytaniu, który opisuje pewną wizję Jana, wizję dotyczącą realiów niebiańskich, mamy tam nieprzeliczony tłum ludzi, którzy niosą ze sobą gałązki palmowe. Jest to symbol oczywiście męczeńskiej ich śmierci. I potem jest taki opis, w którym mówi autor, że będą oni, ci wszyscy sprawiedliwi, którzy są przed Tronem Bożym, zasiądą, Bóg roz rozepnie nad nimi namiot. Potem zabezpieczy ich potrzeby w ten sposób, że będą mieli obfitość jedzenia i picia. To są wy, motywy, które pobrzmiewają, w, w kluczu, znaczy pobrzmiewają z, z tej takiej ludowej ludowego podejścia, ludowych wierzeń. One pobrzmiewają tutaj. Zostały zamknięte, jakby w takiej kapsule opowiadającej o Bożej opiece nad tymi, którzy zarówno są tu na Ziemi, jak i tam w niebie. To wszystko zakłada niesłychaną relację Boga do swoich wybranych i wzajemnie. O relacji mówi dzisiejsza Ewangelia. Pan Jezus mówi, że zna swoje owce, one znają Jego głos i słuchają Go, i idą za Nim i nikt Mu ich nie odbierze. To słowo znać w języku biblijnym nie oznacza tylko posiadania jakiejś wiedzy intelektualnej o kimś lub o czymś. Ono oznacza więcej. Ono oznacza często relacje. Innymi słowy, Jezus mówi: Ja mam relacje z moimi owcami. Używa tutaj bardzo prostych skojarzeń, które są od razu do przyswojenia przez ludzi, którzy Go słuchali, prostych, znanych po prostu z codziennego życia takich obrazów, i mówi do nich: Ja znam moje owce, mam z nimi relacje. I moi drodzy, to jest właściwie sama esencja chrześcijaństwa. Relacja z Chrystusem. Bo my możemy sobie oczywiście zbudować naszą wiarę w oparciu o skrupulatne przestrzeganie przykazań kościelnych, bożych i możemy sobie powiedzieć na końcu dnia: Nie mam sobie nic do zarzucenia, żadnego z tych przykazań nie złamałem, żadnemu nie uchybiłem. Ale czy to jeszcze jest wiara? Albo czy to już jest wiara? Nie. Na razie jest to pewnego rodzaju postawa etycznie nienaganna. Ale wiara jest dopiero wtedy, kiedy zbudujemy relację. Dokładnie o to chodzi, żeby mieć tą więź z Chrystusem. To nie jest oczywiście łatwe i wielu osobom może nawet się wydawać, że wiarę mają. Mogą deklarować, nie wiadomo, jak głębokie przywiązanie do Jezusa i więź z nim. Więc jak to sprawdzić? Wydaje się, że dzisiejsze pierwsze czytanie podaje nam takie jedno kryterium. Pierwsze czytanie z dziejów apostolskich dotyczy podróży misyjnej Barnaby i Pawła. Barnaba jest tutaj mentorem Pawła. Paweł zaś dopiero się uczy. Jest to wyprawa pionierska i już obfitująca w różnego rodzaju dramatyczne wydarzenia, zarówno mnóstwo tam sukcesów, jak i upokorzeń. To trzeba wszystko znieść, nabrać, nabrać pewnego dystansu i zobaczcie, jaki jest dystans, kiedy wychodzą z tego miasta w D, z którego ich wyrzucono. Strząsnęli proch ze swoich stóp, pokazując swój dystans do całej sprawy, i idą dalej. W ich słowniku nie ma takiego słowa jak porażka. Bo oni mają relacje z Jezusem. Co więcej, kiedy doświadczają jednego, drugiego, trzeciego nieporozumienia, to idą dalej radośni, nie przygnębieni. Oni się cieszą wprost, że mogli cierpieć dla imienia Jezus. Dokładniej albo jeszcze bardziej wprost, słyszeliśmy to w ciągu dwóch ostatnich niedziel, kiedy czytaliśmy fragment, fragmenty o Piotrze i Janie, którzy uzdrowili pewnego Chromego przed świątynią. Kiedy go uzdrowili, no dostali się w niemałe tarapaty. Stanęli przed Sanhedrynem, itd. tak dalej, i tak Ostatecznie ubiczowano ich, a oni odchodząc, po ubiczowaniu, odchodząc i cieszyli się, że gotowi byli cierpieć dla imienia Jezus. Właśnie dokładnie o to chodzi. Podobnie jak oni wtedy, tak dzisiaj apostołowie w pierwszym czytaniu, oni się cieszą, że mogli doświadczyć trudów związanych z Głoszeniem Ewangelii, dlaczego? Bo to sprawia, że widać, iż ich relacja z Jezusem jest prawdziwa. Kiedy gdyby jej nie mieli, to prawdopodobnie zawróciliby przy pierwszym niepowodzeniu i poszukaliby sobie innego zajęcia. Każda relacja zakłada pewnego rodzaju zaangażowanie. Jeśli młodzi ludzie są zakochani i na przykład przygotowują się do ślubu w relacji narzeczeńskiej, na przykład są, no to trudno się spodziewać, żeby to było neutralne, żeby to w ogóle w żaden sposób emocjonalnie na nich nie działało. Raczej są zaangażowani. Podobnie kochające się małżeństwo będące w głębokiej relacji, oni są zaangażowani na rzecz świadczenia sobie nawzajem dobra, prawda? Chcą pogłębiać swoją więź. Ślub był do tego przepustką, można powiedzieć. Każda relacja, która jest prawdziwa, zakłada pewną, pewne zaangażowanie, które nie zawsze jest przyjemne. Ono zakłada cierpienie również. Pewna doza cierpienia jest wkalkulowana we wszystko, co drogie w tym świecie miłość, przyjaźń, jakiekolwiek inne relacje dobre tam jest wkalkulowana pewna doza cierpienia. Podobnie jest z naszą wiarą. Gdyby ktoś chciał wierzyć, ale jednocześnie zakładał, że nigdy nie będzie cierpiał, to pomylił adresy. Tak to nie działa. Hmm, to byłaby wiara jakaś taka bardzo dziecinna, infantylna, no krótko mówiąc, nie do przyjęcia, niedojrzała. Ta wiara wcześniej czy później wygasłaby siłą swojego naturalnego, wewnętrznego, destrukcyjnego pędu. My, jako chrześcijanie, wierzymy, że wszystko, co drogie w tym świecie, obarczone jest pewnym cierpieniem, podobnie i nasza wiara. Jeśli więc cierpię i pytam dlaczego. Nie jest to pytanie nieuzasadnione, ale z drugiej strony yy, jest ono, to cierpienie, niejako wkalkulowane. Życzmy sobie więc dzisiaj, w niedzielę, dobrego pasterza, żebyśmy mogli mieć przede wszystkim tą relację z Chrystusem, żebyśmy nie udzili się, jak każda rzecz, która jest nam droga, będzie czasem kosztować wyrzeczenia, pewnego rodzaju stres, cierpienie itd. Ale jeśli się na to zgodzimy, to znaczy, że zależy nam na tej więzi, i o to właśnie chodzi. Życzmy sobie takiej głębokiej relacji i więzi, która jest prawdziwą wiarą. Pozdrawiam serdecznie ksiądz Dariusz Iwański.